Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy najmu. I tutaj chodzi o tą antenę telekom, tak, przepraszam. Już powiem, jak to się nazywa. Stacja bazowa. Stacja bazowa, przepraszam. Stacja bazowa na budynku ZEO przy ulicy Fatińskiej. Wpłynął do nas tutaj wniosek jako jeden z organów, które wydaje swoją opinię, m.in. Wydział Edukacji, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Przygotowania Środowiska i m.in. Rada Dzielnicy 16. Z prośbą o zaopiniowanie. Ta antena już tam stoi, jest kwestia tylko przedłużenia tej umowy na okres 3 lat, czyli do 31 grudnia 2016. Na budynku ZEO. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo, pani proszę Maria Państwa, Barska. Ja zawsze, gdy była o zainstalowaniu tutaj właśnie telefonii satelitarnych, zawsze byłam przeciw temu, nie wiem czy pamiętacie. A dlaczego? Nie to zwiedzi mi się, tylko po prostu czytałam na ten temat różne artykuły naukowców, że niestety te sprawy są bardzo rakotwórczo działane. One są tak, te bazowe, te satelitarne, te właśnie te stacje, bo tak, one podają fałszywe dane, no troszkę są skorumpowane, niestety biorą takich specjalistów, którzy tam potwierdzają nieprawdziwe dane, a naprawdę są bardzo szkodliwe. Ja wam na następną sesję przyniosę dane z naukowców, które robili nad badania, podkładali po tą telefonie jajko surowe. Wyobraźcie sobie, po godzinie żółtko było czarne, czyli na żywy organizm działa bardzo rakotwórczo taka sprawa. Ja tylko powiem, że takie stacje bazowe są umieszczane na dachach, na masztach i w tym momencie nie stanowi to zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, jeżeli nie przebywa się bezpośrednim. Ale czasami próbowano nas robić na przedszkole, czy na szkołę, czy na żłobek nawet. Ale to tak jak powiedziałem, stawiane są te słupy na dachach, na masztach. Chciałem powiedzieć, te słupy, jeżeli będą rzadziej stawiane, to wtedy nasze komórki, które nosimy, również będą musiały bardziej się namęczyć, żeby się połączyć ze stacją bazową, co również jest nieobojętne dla naszego organizmu. Jeszcze jedno w tym temacie. Pani Maria Teresa, bardzo proszę. Troszkę czytam na ten temat, troszkę też nawet w telewizji było na ten temat, że te bazowe telefonie zakłócają powrót pszczół nawet do ura. Tak działają, że pszczoły nie mają orientacji, gdzie wrócić. No i giną masowo. To było ostatnio na telewizji. Masowo tysiącami giną pszczoły. A wiecie Państwo, jak pszczoły zginą, no to już nie zapylą kwiatów, będziemy mieli, no... Znaczy zgadzam się, że należy dbać o środowisko naturalne. Nie znam tych badań, o których Pani mówi. Na pewno będziemy reagować w momencie, kiedy będziemy mieli informację, że tak jest. W telewizji. Czy ktoś jeszcze w tym temacie chciałby zabrać głos? W temacie naszej uchwały. Nie widzę, a więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? 6 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii zawarcia umowy najmu na zero.